Siema, z tej strony RVN. Witam ponownie w mojej serii Minecraft. Od czego by tu zacząć? Na pewno od tego, że wynosimy się z tego miejsca, bo przespałem tutaj noc. Wrzuciłem sobie od razu żelazo. O, przy okazji dostałem achievement prawdopodobnie. Dostanę za to coś tutaj jeszcze. Albo też się mylę. Dobra, to później poprzejamy. Niech się jeszcze poprzepala tutaj. Coś chyba wklikałem przypadkiem i mam teraz znaczenia wszystkiego. Nie wiem, jak to wyłączyć, kurczę. O, dobrze, znalazłem. Na razie nic żelaznego nie robię, nie ma sensu. Jako iż wszystko się szybko zużywa, to nie sądzę, żeby żelazny kilof miał dużo więcej zużyć, użyć. O. Dobra, będziemy iść w stronę wschodu. Ach, miałem zmniejszyć czułość i trochę głośniej rozmawiać. Dobra, najwyżej, jeżeli będzie, bo słyszałem, że na pierwszym nagraniu strasznie, znaczy może nie strasznie, ale trochę pod koniec było słychać te papugi. Więc po prostu najwyżej, jak będą znowu się drzeć, to ja zrobię cięcie, zmniejszę tą czułość i tyle. Albo je ucieszę. Nieważne jakim sposobem. O nie, to są te agresywne. Dynie. Do nich się nawet nie zbliżamy. Kurde, chciałbym znaleźć coś ciekawszego. Nie wiem, czy szukać najpierw miejsca na budowanie domu, czy może od razu się zapuścić w kopalnię. Mów głośniej. Muszę sobie chyba gdzieś tutaj taki znaczek nakleić. Mów głośniej, bo tak. Nie potrafię się przyzwyczaić jeszcze. Też chyba mam trochę za daleko ten mikrofon. Będę musiał coś z tym zrobić. Mam nadzieję, że nie będzie za głośno tego słychać. Jak tak, to przepraszam. Jeszcze może jakiś statyw sobie kupię, żeby bliżej mieć go twarzy. Nie wiem. O, znowu jakieś wulkaniczne coś. O, z drzewa próbowałeś trochę wygenerować. Głośniej. RVN. Głośniej. Tam był ząbek? O, dobrze, świnki. Ja sobie przygarnę z chęcią. To już wcześniej spotkałem, więc jakby mnie nie dziwi. No, dawaj. Dawaj to mięso. Może tam wejdę zaraz, może. O, właśnie. Z tym typkiem gadałem. I said hi. Aha. I za to można jakiś stone golem egi, za co, z czego można zrespić sobie jakiegoś, spawnować. Aha, spał. A, to każdy respi co innego i to jest kompan, teraz widzę. A co tam było? Husk. Husk to nie jest pies? Nie, husky. To jest pies. Gdyby nie to, że on tu mieszka, to bym sobie wziął tą pszenicę. Ale nie będę mu chaty zabierał. I w sumie on nie ma jak wejść tam. Masz, gościu. Ile krów? No to będzie na plecak. O, i meteoryt jest. Tylko jeszcze nie jestem w stanie go wykopać, więc dużo mi to nie da. No i świetnie. Mamy jedzenie i mamy na plecak. No. Spokój. No dobra, może zacznę od jakiegoś znalezienia miejsca ciekawego. Tym się kiedyś zajmę, ale to jeszcze nie teraz. Najgorsze jest to, że one teraz mi się respią u góry, a później jak będę ich szukał, to będą się respić pod ziemią i będzie tak trudno je znaleźć. Gdzie chcą iść? Chcą iść w tę stronę. Jak mówiłem, na wschód, tak?
Idę na wschód ciągle. Idziemy na wschód. Może jakaś muzyczka czy coś, żeby nie było samego mojego głosu w tle. Najwyżej sam coś podłożę. A, znowu to cóżko. Klatki chyba są stabilne. Mam nadzieję, że na nagraniu też tak będzie. O, będzie jedzenia. O, tak, świetnie. W ogóle zauważyłem, że starsze wersje Minecrafta nie mają tego samego problemu co nowsze, typu bagujące się moby, które odejdziesz trochę od nich i jest renderik nie na nie za wielki, ale widzisz to miejsce i widzisz te moby, one się kręcą. Czy też problemy są z renderingiem świata, gdy chodzisz, to z jednej strony się renderuje, z drugiej nie. I z lewej masz, z prawej widoku nie masz. Chociaż powinien być. A, nie rozumiem tego. Coś chyba narąbali. Sam nie wiem. No to jeszcze trzy zbierzemy. Można iść dalej. O, sama spadła. To wcale nie. A to co? Obsydian znowu? No i czemu ma to służyć? Ech, nie wiem. I już zgubiłem ten teren, którym chciałem iść. Wracamy. Przestraszyłem się trochę, trzeba przyznać. Dobra, trzeba będzie gdzieś zaraz znowu stanąć, poprzebrać to całe jedzenie. Tak, mówię na świnie jedzenie od razu. To tylko Minecraft. Właśnie, trzeba patrzeć za miejscem, gdzie będę chciał się osiedlić. Pytanie tylko, czy chcę się osiedlić w górze, czy chcę zbudować dom na wierzchu? Nie chcę też jakiegoś super dużego domu i nie chcę mi się jak zazwyczaj, chociaż, czy nie chciałbym gdzieś wyżej mieć domu? Kiedyś by się jetpack zrobiło, to nie byłby jakiś większy problem. Dobra, na razie żarcia starczy. Powiadomienia mi tu przychodzą, sekundę. Dobra, poprawiłem. Dobra, zjem to, bo zaraz biegać nie będę mógł. Ech, to miał być już koniec. Ach, bo tu jest ten stary system, to mogę przecież tak robić. Ciągle się nie mogę przyzwyczaić. No, gdzieś bardziej w takich terenach. O nie, w takich nie. Najzwyklejszy biom. Chcę. O Jezu, ile tu jest. Czy ja zebrałem tamto drzewo w końcu? Tak, zebrałem. To nie muszę drugi raz zbierać. Krowy. Krowy też się przydadzą. Jak już mówiłem, na plecak. Przy okazji sprawdzę, jak się go tam kraftuje. Podstawowy się tak kraftuje. Ten się robi z... Aha, czyli to nie jest jakiś schemat zaawansowany. Skrzynka i trochę skóry. Potem się go ulepsza. To są te agresywne, nie? Tak, bo już widzę, że nie stoi na bloku, tylko stoi jak chce. No, ile tych świń? Dobra, to ostatnia, którą... Prawie, przedostatnia. O. Czego by się tu pozbyć? Półpłytki mi się nie przydadzą, łatwo je zrobić, więc to nie będzie problem. Dirt też się nie przyda. Na razie. Ja miałem iść na wschód.
Ale wschód to jest taki ciulowy trochę ten. Aj. Dobra, to przejdźmy się kawałek w tą. Czy to jest wypłynięcie? O, to my wypłyniemy może w morze. Może w morze, tak. Albo przejdę przez to tutaj. No dobra. Ciekaw jestem, czy na tej paczce modu właściwie są, jak to się nazywało, od polski zamiennik, nie zamiennik, tylko odpowiednik, graveyard. Groby, właśnie, groby. Ciekaw jestem, czy są groby tutaj. Bo jak zginę, to nie byłoby ciekawie. Chociaż to jest duże ułatwienie, ale jednak fajne. Kraby. Ciekawe, czy są agresywne. Chwila, muszę się podrapać. Nie, nie są agresywne. Pewnie dopóki go nie uderza. Ale śmieszne dźwięki wydaje. Trzeba by się schować gdzieś przed nocą. I coś zjeść. Dobra, to jest dobry moment, żeby się gdzieś. O, szybko. Żeby się osiedlić gdzieś. No, come on. Biegnij. Znajdź coś ciekawego. O! Idealnie. I możemy dalej iść na wschód. Co to jest? Oby to nie było agresywne. To jest agresywne? O Jezu, nawet nie próbuję. O, nie idzie kolejny. Czy on jest agresywny? Nie, nie jest. Dobra. Okej, okay, nie oceniam. Prześpię się u ciebie, gościu. O nie. Nie to chciałem zrobić. Ciekawie. Może jednak wrócę do full screena. Mam nadzieję, że mi się filmik teraz nie rozjedzie, tak jak to wcześniej się działo. W sumie na wszelki sprawdzę, więc. Cyk, szybkie cięcie. Dobra, jestem z powrotem. Możemy kontynuować naszą przygodę. Przy okazji trochę zmniejszyłem czułość. O nie! Zauważyłem go. Możemy kontynuować. Nie, na czym ja skończyłem? A, przy okazji zmniejszyłem czułość, więc powinno być troszkę lepiej odnośnie dźwięków z zewnątrz. Miałem sobie przepalić, upiec jedzenie. Pozbawię te życia, te krowy życia i wtedy się wezmę za przepalanie żarcia. Ty przeżyjesz i ty też. Macie szczęście tym razem. Wrzućmy tutaj na ruszt. Co ja chciałbym zrobić? Chciałbym zrobić miecz. I może siekierę. Tak. Siekiera też się przyda. Niech się przepala. Czy ja nie powinienem czegoś stąd wywalić? Dobra, to zimna surowo, trudno. Czemu tu nie ma Optifine'a? Aj. Nie wiem, czy mówiłem to tutaj, czy mówiłem to może na pierwszym odcinku, który mi się nie nagrał odpowiednio. Szkoda bardzo, że ta wersja z tymi modami nie jest kompatybilna z Optifine'em. Bo chciałbym bardzo shadery, ale no niestety nie można mieć wszystkiego. Ile tych domków? Tutaj jeden, drugi, trzeci. No nie, jednak trzeba troszkę ściszyć tą muzykę. Zdecydowanie lepiej. Przeżyję bez tego. Nie wiem, co to jest, nawet też wywożę. Po co on zapychać jak wipunek? Przecież mogę zrobić plecak. No jasne. Teraz jak się robi skrzynkę? Uczę się Minecrafta na nowo. Świetnie. Nie, chcę zwykłą. A mogę normalnie? Tutaj jest. Dobra, czyli.
Rzucam zwykłe nieprzerobione drewno i obtaczam to tym. Git. Gdzie jest skóra? Tutaj mamy skórę. Super, mamy plecak. Taki mały. No dobra, to zawsze jest już coś. Więc wrzucimy tutaj takie śmieci. Typu właśnie to, 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 to i to. Książeczki damy tu, to tak samo. Skórę też tu wrzucimy. Drewno zostawiam na wierzchu. No i wełna. O, to można go jeszcze ulepszać. Altery. Okej. Okay. Warto wiedzieć, nie wiedziałem o tym. Mogę go zaukładać? Nie ma ogniska. Ej, daj go. No tu. Szkoda. I ile to będzie się przepalało? Przebrać te korony? Czy nie? Nie, zostawiam je. O! Infinity chest? O jest. Nie, to już nie dla mnie chyba. To ciekawe. A, bo to skrzynki można ulepszać. A to jest spoko. No dawaj, dawaj. Nie chciałem. Tu prawdopodobnie jakieś cięcie zrobię, póki się to przepala i tyle. Chwila, tamten odcinek trwał, znaczy tamta część przed cięciem trwała 11, tak? Chyba coś takiego. A to trwa 5, czyli jeszcze jakieś niecałe 10 będziemy powoli kończyć. Dobra, trzeba szybko znaleźć jakieś miejsce, gdzie się osiedlę. No, dawaj, dawaj, szybko. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, mamy żarcie. Na razie powinno wystarczyć. Więc idziemy w stronę... No już nie słońca, ale w stronę wschodu. Gdzie bym się chciał osiedlić? No, ciężko mi w sumie teraz określić. Znaleźć takie miejsce, co dopiero. To mnie ciekawi. Nie wiem co, to wyrzucę. O, kolejny meteoryt. Coś poza tymi meteorytami się ciekawego z respi, czy może niezbyt? Jakiś ciekawy teren, że... O, co to jest? Halo? Ja tylko se idę. Może... O Jezu, ile to ma HP? Jakie dziwne dźwięki wydaje. Dobra, nie, 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 nie. Aj, 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 aj. Tylko zeszedłem, kurde, mi z ziemi wychodzą jakieś ziemie. Fuck. Kurde. Nie mu pad. O Jezu, ile tego się zrespiło tutaj. W sumie, jak jest okazja. Mam plecak, to trochę mam więcej miejsca teraz. No, dawaj, dawaj. Przy okazji trochę leveli ponabijam. W przyszłości przyda. Czy na tej paczce modów się przyda? Sam nie wiem. Chyba nie ma tych wszystkich enchantów, co na nowszych wersjach, więc właśnie nie będę w to bawił zbyt. Czy tam jest... Nie, myślę, że pustynia. Dobrze. O! O! Okej, tam się przejdziemy zdecydowanie. Musimy zobaczyć, co tam mamy. A, to jest ta wioska. Ją spotkałem właśnie na poprzednim tym nienagranym. Co? Tego nie spotkałem? Czemu lodowy typek strzela ogniem? Ja się pytam. No daj spokój. Gin ty, polu. O nie, jest ich więcej. Dobra.
Nie ma co. Małe szanse mam z nimi. O nie! Myślę, że wpadnę do tej dziury. Dajcie spokój. Nawet wejście jest nie tak. O, tego się nie spodziewałem. Biedni villagerzy. O nie. Tu też są. Muszę się zregenerować, bo zginę zaraz. Oni strzelają nawet do villagerów. Tam widzę. No. Nie mogę się do nich zbliżać zbytnio, bo może być po mnie. Troszkę wezmę, mam nadzieję, że się nie obrażą. O, oby mieli ten piec taki specjalny do robienia odlewów, to będę ustawiony, bo nie będę musiał zbierać na niego materiałów, bo ciężko się go robi. Znaczy, może nie ciężko, ale po prostu długo się zbiera. O nie, o nie, o nie, daj spokój. Maśne ból dupy ci kupię. Daj spokój. Uch. Możesz dajcie spokój. Villagerów normalnie atakują. A nie. Villagerów? Nie. Co oni robią? Oj! O, dobrze. Dostał. O, jeden drugiego atakuje. Nice. Ja idę się schować. Cześć. Dobra. Stop. To będzie raczej to. Trochę jedzenia się zawsze przyda. Boże, muszą być tacy głośni. Tam jest skrzynia. Tam, au, au. Niedobrze. Tak. Tego się nie spodziewałem. No to... o, są waypointy. No to tak, widzimy się jak już... W sumie to będzie chyba już koniec odcinka. Więc następnym już się raczej zobaczymy tam. Więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Taki chyba najbardziej typowe zdanie. Będę go używał na koniec, bo nie mam co wymyślić. Mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Ja jestem Rwien. To tyle. Cześć.